Dobre to. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Shepard. Dawno mi nie było, jak to za każdym razem powtarzam, bardzo nawet dawno. A jak wiecie, nie mam czasu. No nie mam czasu, żeby wrzucać cokolwiek na YouTube, cokolwiek, jakikolwiek materiał dla was, ponieważ nie mam też zapasu. Przyznam się bez bicia, nie nagrywałam do tej pory. I tak jakoś to wyszło. Ale słuchajcie, to się będzie, może czasem się jakoś to tam wyreguluje, ale słuchajcie, jedna rzecz mnie martwi, że nie ma was na streamach. Tak, nie ma was na streamach, co mnie bardzo boli. Chciałabym widzieć więcej osób na streamach, żebyście właśnie byli razem ze mną, żebyśmy razem przechodzili te gry, żebyśmy razem się śmiali, przeżywali strach, tak jak strach, smutek, radość, żal itp. itb. Sranie w banie. Żebyśmy byli razem, tak? Bo robię to też dla siebie, nie powiem, że nie, ale też dla was, żebyście mogli posiedzieć z ludźmi, którzy na przykład się pojawiają jako nowi, czy jako stali bywalcy, tak, moich streamów, chociaż takich jeszcze nie ma. Żebyśmy byli tak, wiecie, tak, taką wielką streamerską rodziną, tak? Marzę o tym, bardzo, bardzo mocno o tym marzę. Marzę o tym właśnie, żebyście razem ze mną byli, żebyśmy razem jakoś tą społeczność taką internetową tworzyli. Tak, społeczność internetowa to jest bardzo, bardzo piękne stwierdzenie, aczkolwiek w świecie obecnym jak najbardziej słuszne, bo człowiek więcej się otwiera przed internetem, przed monitorem, tak jak ja tu siedzę. Tu mam kamerkę, tu mam monitor drugi, tu jeden. 1, 2, 1, 2, 2, 1. Przed kamerą bardziej człowiek się otwiera, tak? Bo jestem sama, nikogo nie ma. Są moje pieseły, koteły i mój burdel w pokoju. Tak. To znaczy burdel. Nieład artystyczny, żeby nie było. Ale wracajmy do wątku, bo zaraz się zagubię i będzie po wszystkim. Dzisiaj trafił od dłuższego czasu odcinek z Batmana. Jak pewnie zauważyliście, jest on godzinny, ponad godzinę jest. Zaraz się sama nawet sprawdzę, bo nie pamiętam. Myślę, że trwa ponad godzinę. Dlaczego? Dlatego, że teraz takie formy odcinków będą się pojawiały. Bo ja nie mam zwyczajnie czasu, aby je tam ciąć. 2x18 napisałam. 19. Za pamięci poprawię, bo później zapomnę. Godzina 21 trwa odcinek. I teraz takie odcinki będą się pojawiały. Myślę dlatego też, że głównie o Wiedźminie myślałam, tak? Ze względu, że Wiedźmin jest na tyle fantastyczną grą, że jako taki serii odcinkowej dla mnie trochę szkoda ciąć ten materiał. Jak ja na przykład siedzę na streamie gdzieś około 2-3 godzin nad tym Wiedźminem, to ja po prostu bym chciała taki odcinek 2-3 godziny wam wrzucić, ale wiem, że wam się nie będzie chciało, dlatego myślę, że gdzieś tak do godziny, godzina 15 to jest maks. Jakie będą wielkości, jakie będą długości te odcinki. Myślę, że takie formy wam się spodobają, dlatego właśnie, że to są ze streamów, tak? Jak wiadomo, na streamach siedzi się kilka godzin przy jednej grze, później po jakimś czasie się zmienia na następną, tak? Także to bez obaw, dlatego takie formy odcinków. Jeżeli będzie jakaś seria, którą na przykład bym chciała zrobić serię, jeżeli będzie gra, z którą chciałabym zrobić serię, to ona właśnie będzie maksymalnie 40 minut. Czyli będę ja, będzie kamerka, będzie gra i mówię, to będzie
czysta, typowa seria. Na chwilę obecną, słuchajcie, nie mam takiej gry. Znaczy, nie mam. Mam, znalazłaby się pewnie, ale nie chcę. Nie chcę, żeby gry, która przyjdzie, na przykład pierwszego Mad Max, 1 września chyba jest premiera Mad Maxa, ta gra na pewno nie będzie odcinkowa. Od razu mówię, że to nie będzie odcinkowa, nie będzie taka typowa seria, tak jak inni nagrywają. To po prostu będzie na streamach. Będzie na streamach gra przechodzona, tak jak reszta jest teraz przechodzona, kończona, niektóre zaczęte, niektóre niezaczęte itp. itd. Przypominam również, że 15 września wychodzi nowy dodatek do Destiny, The Taken King, czy coś takiego. I na pewno będzie stream z tego. Nie wiem, czy nie będzie tak, że wieczorami, właśnie kiedy moi znajomi, właśnie Drake i Zły Chemik, wracają z pracy i wieczory mają wolne. Myślę, że taki gdzieś dwugodzinny stream, czyli w zależności od tego, ile będziemy mieli czasu. My, chłopaki głównie, bo ja to, u mnie to różnie bywa z tym czasem. W zależności ile chłopaki będą mieli czas wieczorem, czy w ogóle będą mieli czas, to będziemy sobie po prostu grać w Destiny. Mam parę materiałów z Destiny, będę też je powiedzmy cięła i robiła odcinki takie jak wtedy wrzuciłam te dwa. Zauważyłam, że taki rodzaj, taki styl pokazywania dla was właśnie Destiny wam się spodobał. Dlatego też Destiny zostaje. W Goldzie, słuchajcie, przyszła fajna gra How to Survive. Na chwilę obecną nie mam z kim zbytnio grać. Wczoraj grałam z kolegą, ale zbyt mocno się wkurwiał i powiem wam szczerze, że nie mam ochoty nawet przechodzić z nim tej gry, bo stwierdził, że 50 razy przechodził to sam początek i on nie chce. Dobra, spoko, nie chcesz, to nie znajdę kogoś, gdzie razem przejdziemy fabułę i będzie bez żadnej spiny, bez żadnych problemów, bo ja przechodziłem 50 razy ten sam etap gry. Ja bardzo często, słuchajcie, bywa tak, że robię przykładowo 100 tysięcy razy tą samą misję i nie narzekam. Fajnie się bawię, bo się bawię ze znajomym, który jest naprawdę świetny. Czy to w grze, czy to poza grami, po prostu fajnie z daną osobą się gada i naprawdę mogę milion razy powtarzać daną misję, dane zadanie, czy coś takiego, żeby na przykład tej osobie pomóc. W Destiny na przykład macie tak, że załóżmy macie daily, czy weekly, czy nightfall, czy nawet strajki, no macie kuźwa do potęgi 100 tysięcy razy to samo, tak? Ale nikt nie narzeka, że robimy milion razy to samo. Nikt nie narzeka, że misje się powtarzają, bo Destiny takie jest. Nie wiem ile razy na przykład robią, ja nazywam to Irokeza, czy Kulkę, czy Omnigula, czy Archon Priesta. No, nie wiem. Milion razy może. Może milion przesadzam, tak? Ale z kilkanaście albo kilkaset razy. No ciężko to jest powiedzieć, bo nie liczę, nie mam gdzieś kartki napisanej, że tyle i tyle razy przychodziłam Archon Priesta, czy Kulkę, czy Irokeza, czy kogoś tam jeszcze. Po prostu trzeba patrzeć na to, jak się człowiek bawi w danym towarzystwie, a nie na to, że 100 razy przychodziłam tą misję, ale to ucinamy to. Czyli tak, mam materiał z Destiny, postaram się go jeszcze dzisiaj coś, zobaczymy jak tam chłopaki, dzisiaj mam poniedziałek, jutro jest wtorek, jutro na pewno będzie stream z Destiny, bo jutro jest reset. Co tydzień we wtorek, gdzieś tak koło 11 jest reset, czyli pokazuje się nowe daily. Daily jest zawsze codziennie nowe, pokazuje się nowy weekly, nowy nightfall. Zobaczymy, co będzie się dropić. Ostatnio u Xura był Galahorn. Jeżeli ktoś miał farta, no to się załapał. Ja miałam takiego farta, że miałam na tyle strange coinów, że jeszcze starczyło mi na prawie 100 paczek amunicji. A także fajnie. Fajnie, że Xur w końcu miał Galahorna. Chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, jak u Xura pojawił się Galahorn. Czekajcie, Galahorn? Tam jakiś błąd był, słuchajcie, tam był błąd, jak to Seba mówi, błąd Matrixa, że pojawił się, Icebreaker i pojawił się Galahorn. Dwie najbardziej poszukiwane bronie egzotyczne przez wszystkich graczy.
I właśnie to prawdopodobnie był błąd Matrixa, czyli błąd serwera w Bungie i w ogóle nie było broni. Był sam armor i engram, tylko engram nie pamiętam na co dokładnie był. Nie wiem, dobra, mniejsza o to. Ja przypominam, zapraszam was bardzo serdecznie na streamy, przychodźcie, bo naprawdę bardzo fajne gry będą pod koniec tego roku, czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień. To są najbardziej gorące 4 miesiące, głównie chyba wrzesień, październik i listopad. Nie pamiętam, czy coś w grudniu wychodzi, ale jeszcze początek 2016 roku, Quantum Break i Tomb Raider nowy, to na bank będziecie mieli u mnie te dwie gry. Nie będzie to seria, będą na YouTubie będą się pojawiały odcinki właśnie, tak jak mówiłam, ze streama. Będę takie wrzucać, mam nadzieję, że taka forma wam się spodoba, że ją przyjmiecie. Ja się tu rozgadam, rozbebłam cały temat, miałam ułożony plan, ale dupa z tego wyszła. Dobra, pamiętajcie, pojawiajcie się kuźwa na streamach. Pojawiajcie się, bo ja chcę was widzieć, ja chcę wiedzieć, że wy jesteście, chcę wiedzieć, że macie czas, bo wiem, że chodzicie do innych streamerów, ja wiem, że nie jestem zbyt jakoś tam rozrywkowa, zbyt otwarta na ludzi, ale dajcie mi szansę, naprawdę zbyt mocno mi zależy, żeby się to udało, żebym tak to po prostu odpuściła. Także mówię, zapraszam na streamy. Na chwilę obecną streamy będą się pojawiać codziennie. Nie dam gwarancji, jakie pory, bo u mnie godziny to są naprawdę ruchome. Naprawdę mocno zajebiście ruchome godziny. Bo tak, jutro rano na 8 na siłownię, w środę mam wolne, czwartek, piątek rano siłownia, a popołudniami idę na rower, także wiecie, jak to jest z tym czasem. Tylko noc mi chyba zostaje, ale no, da się jakoś to pogodzić, tak? W środku dnia 2-3 godziny, później przerwa, później parę godzin znowu, tak? Da się wszystko pogodzić, tylko kwestia, żebyście byli. Jak ja będę widzieć, że jesteście, to będzie mi się chętniej chciało z wami posiedzieć, czy to będę padnięta, czy nie padnięta, czy wesoła, czy smutna, po prostu bądźcie. W kupie siła! Trzymajcie się, pa!